skusza Redeco. www.redeco.pl. Podpisanie umowy z Morandą to strzał w dziesiątkę. Polonii nieco pomógł sam szachista, przyjechał bowiem do Wrocławia do pracy. Stąd wybór nowego klubu był niejako naturalny. W tej chwili znajduje się w dziesiątce najlepszych zawodników, jeśli chodzi o osiągnięcia indywidualne w Polsce, także no z pewnością z topu polskiego. Negocjacje nie były długie. Moranda chciał grać w Polonii, a Polonia chciała, by Moranda grał w jej barwach. Szybko doszliśmy do porozumienia, dlatego że tak jak mówię, tutaj jego plany życiowe zadecydowały. Zawodnik przeprowadził się do Wrocławia, podjął pracę, no w związku z czym chciał też dalej kontynuować karierę szachową, więc tutaj najprostszym rozwiązaniem dla niego było chyba podjęcie startów w Polonii Wrocław, no a my się tylko z tego cieszymy, no bo tak jak mówię, jest to duże wzmocnienie dla klubu. Polonia w nowym sezonie zamierza walczyć o medale Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach w gronie seniorów. Liderami będą, jak w latach poprzednich, Bartel i Zawadzka. Kapitanem pozostanie Mateusz Bartel, to jest czterokrotny mistrz Polski indywidualnie, bardzo silny zawodnik, etatowy reprezentant Polski. Jeśli chodzi o deskę kobiecą, no to na pewno też Jola Zawadzka, także ścisła polska czołówka. No, co do ustawienia na pozostałych deskach, to już na pewno tutaj będziemy decydować bezpośrednio przed zawodami. Istotnym ogniwem będzie też Dariusz Świercz, który wdarł się do seniorskiej kadry przebojem. Szybko dołączył do drużyny, do reprezentacji Polski seniorów i tutaj na niego i na jego dobre występy też liczymy. Na razie mocne treningi odbywa młodzież Polonii. Zespół wyjechał na zgrupowanie w Mariańskich Łaźniach. W Czechach ćwiczą Barbara Dadeło, Aleksandra Dadeło, Kamil Nowak, Przemysław Piotrowski, Komil Kamidow, Kacper Grela, Agnieszka Bebel, Patrycja Szulc, Karolina Kalinowska i Łukasz Lipski. Zawodnicy zdecydowali się także na start w turnieju Marienbad Open. Nowe centrum skłusza Redeco. www.redeco.pl.